Cześć, witam Was pięknie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj do zrobienia wspólnie ze mną apaszki na szyję. Apaszkę zrobimy, słuchajcie, na drutach i już Wam pokażę, jak wygląda moja. To jest taka apaszka, ona mi się tutaj cała nie mieści, więc wybaczcie. Złożę na połowę. To jest taka apaszka, którą możecie sobie zrobić na szyję, najlepiej zrobić w różnych kolorkach, bo te apaszki fajnie się komponują z naszymi outfitami codziennymi, więc na każdy dzień możecie sobie zrobić inną, szczególnie, że jest ona bardzo, bardzo prosta w wykonaniu i żeby już nie przedłużać, jedziemy, kochane, jedziemy z tą apaszką. Chciałabym Wam dzisiaj wytłumaczyć, jak zrobić taką apaszkę. Chciałabym Wam to dzisiaj wytłumaczyć w taki sposób, abyście nie musieli przerabiać tak kropka w kropkę, jak ja mówię, żeby nie robić tak dosłownie, tak jak ja Wam pokazuję, bo taką apaszkę możecie śmiało wykonać same. Jeżeli zrozumiecie, o co chodzi, możecie same sobie dopasować szerokość tej apaszki, ale też możecie sobie dopasować długość tej apaszki, bo to jest bardzo proste do zrozumienia i mam nadzieję, że mi się dzisiaj uda właśnie Wam to wytłumaczyć, a potem każda z Was będzie robić wspaniałe apaszki, wspaniałe udziergi. Taką mam nadzieję, ale jeszcze zanim wezmę druty w dłoń i włóczkę, to chciałabym Was serdecznie zaprosić na mój Instagram. Tam pokazuję dużo więcej, dużo częściej, właściwie jestem tam każdego dnia, więc serdecznie Was zapraszam na mój Instagram. Link macie w opisie tego filmiku. Już więcej nie gadam, zabieramy się, słuchajcie, do roboty. Mamy druty, popatrzcie, takie zwykłe pończosznicze druty ja mam, bo dzisiaj nie będziemy robić całego tego szalika, a tylko tyle, ile będzie Wam potrzebne. No to co? Zaczynamy. Robimy zwykłą, słuchajcie, pętelkę. Wkładamy drut. Możecie w ten sposób, możecie w inny sposób. Absolutnie to nie ma znaczenia. I nabieramy 6 oczek. 2, 3, 4, 5 i 6. I to jest początek naszej apaszki. Teraz będziemy przerabiać w taki sposób. Popatrzcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Żeby apaszka ładnie się układała z tych boczków, z jednego i z drugiego, musimy pierwsze oczko przerabiać w trochę inny sposób niż zazwyczaj. Zazwyczaj przerabiamy albo przerabiamy oczko prawe tak, albo przerabiamy za przednią nitkę tak, albo ściągamy oczko. Przekładamy nitkę i ściągamy oczko. Ja natomiast dzisiaj musimy przerabiać oczka prawe, ale będziemy to przerabiać w taki sposób, że wkładamy i nie przerabiamy tak, tylko przerabiamy w taki sposób, że nawijamy, słuchajcie, nawijamy tą nitkę na prawy drut. Widać? Może ja troszkę jeszcze przybliżę i będzie łatwiej. Wkładamy drut, który mamy w prawej dłoni, w oczko z przodu robótki. Widzicie to? W ten sposób. Nie tutaj, tylko z przodu. Okręcamy nitkę wokół drutu. Troszkę uciekłam. Okręcamy tą nitkę wokół prawego drutu. Jeszcze raz. Okręcamy. Trzymamy sobie tutaj palcem i przeciągamy przez to oczko, słuchajcie. Możecie sobie tutaj też drugim palcem pomóc, bo to pierwsze oczko zawsze troszkę ciężej idzie. Przyciągamy tutaj ten krótki koniec i następne oczko.
na prawo i jeszcze jedno oczko na prawo i kolejne trzy oczka, nitkę roboczą przekładamy tak, jakbyśmy chcieli zrobić oczko lewe, widzicie, przekładamy do przodu i ściągamy te wszystkie oczka, jedno oczko, drugie oczko i trzecie oczko. Odwracamy naszą robótkę. Wkładamy drucik teraz z prawej, z przodu tutaj, nie z tyłu, tak jak wcześniej, tylko z przodu. Owijamy znowu nasz drut. Owijamy. Jeszcze raz. Owijamy. Przytrzymujemy palcem. Przytrzymujemy sobie jeszcze tutaj palcem. Będzie nam łatwiej. I przerabiamy oczko prawe. Ściągamy z drutu. Oczko drugie prawe już przerabiamy normalnie. I trzecie prawe normalnie. Kolejne trzy oczka. Nitkę roboczą przekładamy do przodu. I ściągamy. Wszystkie te trzy oczka. I takim sposobem będziemy przerabiać 9 rzędów. Słuchajcie, ten kawałek dogrywam innego dnia, bo tak się złożyło, że nie zapisały mi się te pliki, więc to jest bardzo ważne. Dogrywam Wam to, słuchajcie, na balkonie, więc wybaczcie mi szczekanie psa, ale tu jest dzisiaj najlepsze światło. Więc teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w 10 rzędzie, przerobiliśmy 9, jesteśmy w 10. I jak teraz dobieramy to pierwsze oczko? Przerabiamy pierwsze 3 oczka. Pierwsze, drugie i trzecie. I pierwsze oczko i tylko to jedno oczko będziemy dobierać w ten sposób, że dobieramy je z nitki poniżej. Wyciągamy sobie tą nitkę. Wkładamy ją na lewy drut. Jeszcze raz Wam pokażę. Wyciągamy tą nitkę. Wkładamy na lewy drut, żeby nam się zrobiło oczko i teraz musimy zrobić tak, żeby tutaj nie było tej dziury. Więc wkładamy drut z przodu, widzicie? Przerabiamy na prawo, widzicie? I kolejne oczka przekładamy, jak robiliśmy to wcześniej. I tylko to jedno oczko dodajemy z nitki z rzędu poniżej. Jeszcze muszę, jestem Wam winna informację, że kiedy dodajemy oczka i już jesteśmy na dodawaniu trzeciego oczka, czwartego czy piątego, to dodajemy to oczko zawsze po trzech pierwszych przerobionych na prawo. Teraz przerobiłam na prawo, jestem w 10 rzędzie, więc tutaj przerabiam oczka. Jeszcze raz Wam pokażę, jak to robię. Wbijam się z tyłu robótki, przerabiam, przytrzymuję, nie ściągam z lewego drutu, wkładam się z przodu robótki prawy drut, wyciągam nitkę i z jednego oczka mam dwa oczka prawe i jeszcze jedno prawe i trzy ostatnie oczka zdejmuję. I jeszcze mam do Was kolejną rzecz, którą muszę Wam rozrysować, żebyście mogli sami sobie długość i szerokość tej afaszki zrobić. Jeżeli będziecie dodawać oczka, fajnie, jeżeli będziecie sobie pisać, że na przykład przerobiliście 10 razy 9 rzędów, gdzie dodawaliście po jednym oczku. Potem przerabialiście, podam Wam może, jak w moim przypadku było. Ja przerabiałam 10 razy 10 rzędów i w każdym 10 przerabiałam po jednym oczku. Następnie przerabiałam 60 rzędów na prosto. Nic nie dodawałam. Nic nie odejmowałam. W 61 rzędzie zaczęłam odejmować oczka, przerabiając je dwa razem na prawo. I już Wam pokazuję, jak to się robi.
Po prostu chodzi mi o to, żebyście sobie spisywali, w którym rzędzie dodawaliście oczka, bo analogicznie w tym samym rzędzie musicie te oczka odejmować, żeby ta apaszka jednakowo wychodziła z obu stron, żeby była po prostu jednakowa, żeby nie była z jednej strony szersza, z drugiej strony, wiecie, węższa, raz tutaj dodawane, raz tam odejmowane. To tak być nie może. Musicie sobie rozpisywać na karteczce, w którym rzędzie dodawaliście oczka i w tym samym rzędzie musicie te oczka odejmować. No i powiedzmy, że dla potrzeb filmiku mój szalik osiągnął już odpowiednią długość. Pamiętajcie, że kiedy robótka jest niewyprana, wszystko może się tutaj krzywić i tak dalej, ponieważ wełna to jest materiał bardzo plastyczny. Kiedy robótkę wypierzecie, gotową robótkę zblokujecie, czyli namoczycie i poprzypinacie szpileczkami i pozostawicie do wyschnięcia, robótka oczka się wyprostują i robótka zrobi się naprawdę fajna. I powiedzmy, że tutaj osiągnęłam swoją połowę potrzebną mi do wykończenia tej apaszki i teraz będę musiała odejmować oczka. To jest 9 rząd. Teraz powinnam, gdybym dodawała, powinnam tutaj, to jest 10 rząd, w tym rzędzie powinnam, gdybym dodawała, powinnam dodawać oczka. Ale ja już tu mam połowę, już tutaj nie dodawałam. Czekajcie, ja Wam pokażę to jeszcze, może kawałek przerobię, wtedy będzie to troszkę bardziej jaśniej wyglądać. I powiedzmy, że ja do tego momentu dodawałam oczka, tutaj przerabiałam na prosto, bez dodawania oczek, a teraz już chcę po prostu te oczka odejmować. I jak to robimy? Przerabiamy jak zwykle pierwsze oczko, drugie i trzecie. I teraz zaczynamy odejmowanie naszych oczek. Odejmowanie oczek zawsze odejmujemy w 10 rzędzie, tak jak oczka dodawaliśmy, tak jak macie na Waszej karteczce rozpisane. Pierwsze 3 oczka przerabiamy jak od początku, natomiast kolejne 2 oczka z kolejnych z dwóch oczek robimy jedno, czyli przerabiamy je razem na prawo. I kolejne oczka, tak jak schodzą z drutu. I znowu przerabiamy 9 rzędów, w 10 rzędzie będziemy odejmować kolejne oczko. Chodzi mi o to, widzicie, już tutaj widać, że jednak się już coś tu zwęża. Chodzi mi o to, żeby te oczka były analogicznie, z której strony dodawaliście, czyli w którym rzędzie dodawaliście, przykładowo w 9, tak jak wam w 10, tak jak Wam pokazuję, to tak samo musicie te oczka odejmować. W każdym 10 rzędzie musicie odjąć, musicie przerobić 2 oczka razem na prawo, czyli jedno oczko jakby zniwelować. Robimy dokładnie, dokładnie, jak robiliśmy z jednej strony, jak robiliśmy z jednej strony, w jednej połowie naszego szalika, tak samo musimy robić w drugiej połowie. Musi to być analogicznie, żeby ten szalik po prostu, żeby ten szalik wyszedł nam, no ciężko mi jest tu Wam pokazać, słuchajcie. Jeszcze trochę przybliżyłam, a to nie o to chodziło. Żeby ten szalik po prostu z jednej i z drugiej strony był dokładnie taki, taki sam, żeby nie był szerszy czy węższy, bo to naprawdę widać i nie będzie to fajnie. Słuchajcie, ja Wam polecam zrobić takie szaliki, bo to może być fajny pomysł na prezent. Robi się bardzo szybciutko. Jak już sobie wszystko spiszecie, będziecie mieli od A do Z wszystko spisane, to potem te szaliki idą jak burza, naprawdę. Ja Wam serdecznie polecam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się przydał. Troszkę mam wrażenie, że dzisiaj tak chaotycznie troszkę mi ten filmik wyszedł, ale gdyby coś, to wiecie, że odpisuję na każdy komentarz. Gdybyście miały pytania, to zapraszam do komentarzy. Postaram się wszystko wyjaśnić najlepiej jak potrafię. Za dzisiaj Wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że prezenty gwiazdkowe będą wykonane przez Was
z prawdziwym umiłowaniem do drutów, bo ja tak mam, to jest moja wielka pasja. Jeszcze Wam muszę powiedzieć jedno, że zróbcie sobie próbkę. Ile centymetrów wychodzi Wam na 10 oczek, bo to może być ważne. Chociaż przy takiej apaszce nie jest to aż tak ważne jak na przykład przy swetrze, ponieważ widzimy od razu, co wychodzi i możemy sobie zmierzyć. Natomiast fajnie te apaszki wychodzą z jakichś cieniutkich włóczek. Natomiast moja jest zrobiona z takiej włóczki 90 metrów w 50 gramach, więc wcale to nie jest taka cieniutka włóczka, ale polecam Wam zrobić takie szaliczki na przykład z fajnego kaszmiru, czy jakiejś wełny wielbłądziej. Bardzo cieplutkie są te szaliki i nie przeszkadzają nam, wiecie, pod kurtką, pod płaszczem. Więc to jest fajna alternatywa do zwykłego szalika, bo wiem, że wiele osób nie lubi nosić szalików. Więc co? Zapraszam, mam nadzieję, że filmik Wam się przyda. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Za dzisiaj pięknie Wam dziękuję, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, pa!